Nazywam się Mateusz Dziewiński, jestem współzałożycielem Monarchii Narodowej. Wywodzę się z Zagłębia Dąbrowskiego. Jest to aktualnie region województwa śląskiego, natomiast my Zagłębiacy na to mówimy Małopolska Zachodnia, z racji tego, iż po prostu nie jest nam blisko z Ślązakami. Przyjechałem tutaj nie po to, żeby się reklamować, ani żeby rzucać Państwu jakieś populistyczne słowa. Przyjechałem tutaj dla Romana Dmowskiego, tak żeby też Państwu opowiedzieć o panu Dmowskim oraz o tym, co zrobił dla Polski, gdyż większość tych pseudo-antysystemowych środowisk chce się do pana Dmowskiego przykleić, nie czytawszy ani jednej jego książki i nie znawszy żadnych działań pana Dmowskiego. Pan Roman Dmowski był jednym z najbardziej wybitnych polityków. Był także oczywiście pan Korfanto, o którym powiem też później. Gdyby nie pan Dmowski, tak naprawdę pan Korfanty i wielu, wielu innych działaczy, to Polska na 7 lat nie odzyskałaby niepodległości. Podkreślam, na 7 lat, gdyż 7 lat później, w 1926 roku, ta niepodległość została nam odebrana poprzez rokosz Masona Piłsudskiego i jego służalczyków. Przede wszystkim pan Dmowski zwalczał masonerię i o tym trzeba mówić bardzo głośno. Pan Dmowski był wrogiem masonerii i nienawidził masonerii z racji tego, iż są to środowiska globalistyczne, które od ponad 300 lat chcą przejąć władzę nad całą Europą i nad całym światem. Pan Dmowski, jak Państwo dobrze wiedzą, dnia 28 czerwca podpisał traktat wersalski z panem Ignacym Paderewskim, który, uwaga, był członkiem Loży Wolnomularskiej. Nie był to Polak patriota z krwi i kości, a wolnomularz, który tylko udawał i pozorował swoją grę. By Państwu bliżej przybliżyć pana Dmowskiego, chciałbym polecić, by Państwo przeczytali jego książki. Przede wszystkim Myśli nowoczesnego Polaka i książkę, która jest, to znaczy rozdział z książki, może lepiej by to tak zabrzmiało, który jest bardzo zapomniany. I mam taką ogromną prośbę do Państwa, by kiedy Państwo wrócą do domu, żeby po prostu Państwo to przeczytali. Jest to raptem 10-15 stron. Jest po prostu to pismo dostępne w formacie PDF. To pismo nazywa się Gdybym był wrogiem Polski. Jeżeli Państwo to przeczytają, to zrozumieją Państwo wszystko, co dzieje się w aktualnej Polsce. Dlaczego wszystkie partie polityczne są umoczone w ten pseudodemokratyczny ustrój, nazywajmy to wprost ustrojem globalistycznym, ustrojem masońskim. Zrozumieją Państwo też, jak to się dzieje, że pojawiają się osoby, które rzucają populistyczne hasła o wolności, o niepodległości, tak naprawdę będąc powiązani ze służbami tajnymi bądź z policją. Roman Dmowski prawie 100 lat temu o tym pisał i 100 lat temu o tym ostrzegał. Dlatego chciałbym Państwa wyczulić, byście Państwo dzisiaj nie dali się sprowokować. Według tego, co zresztą zaobserwowałem w internecie i nie tylko, znajdą się dzisiaj tutaj prowokatorzy, którzy będą próbowali zrobić różne ekscesy, przez które być może zainterweniuje policja. Oczywiście prosiłbym Państwa, byście Państwo nie dali się nabrać żadnym kikobiegaczom, którzy będą próbowali robić awantury. I z mojej strony na ten moment to wszystko. Polecam przeczytać książki pana Dmowskiego i ogólnie rzecz biorąc zainteresować się całą historią II Rzeczypospolitej, bo to nie jest też tak, że II Rzeczpospolita była krajem z mlekiem i miodem płynącym. Był to bardzo surowy kraj, że tak to ujmę. Bardzo dużo ludzi cierpiało z powodów braków finansowych, nie mieli na mieszkania. Większość osób mieszkała po 6, 8, 10 osób w jednym mieszkaniu, w jednej kawalerce. Naprawdę nie były to bardzo dobre czasy i niektóre środowiska będą Państwu próbowały wmówić, że my musimy do tej drugiej RP wrócić. Szanowni Państwo, nie ma do czego wracać. Druga RP została doprowadzona do upadku przez środowisko Piłsudskiego, gdzie, powiem wprost, 99,9% działaczy tzw. BPWR czy PPS-u było po prostu członkami loż wolnomularskich. Tak samo generałowie. Po 27 roku wprowadzono korupcję, kumoterstwo i grabież majątkową. Okradli nas na dzień dzisiejszy, byśmy to przeliczyli, na setki milionów, miliardów złotych. Zamordowali wielu wybitnych działaczy. Na przykład doprowadzili do śmierci pana Korfantego. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, dlaczego pan Korfanty zmarł w 1939 roku. Powiem tylko, jeszcze o panu Korfanty mi będę kończył. Pan Korfanty, jak Państwo może wiedzą, był działaczem narodowej demokracji, po czym stworzył własne ugrupowanie, tak zwaną chadecją. Była to chrześcijańska demokracja,
która to organizacja nienawidziła wręcz PPS-owców i środowiska późniejszego PPWR. To środowisko po przewrocie Piłsudskiego było skrupulatnie niszczone. Pana Korfantego próbowano w Katowicach zastrzelić, próbowano go porwać, próbowano zniszczyć jego wydawnictwa. Oczywiście wszystko na zlecenie PPWR i masyńskiego PPS-u. Koniec końców pan Korfanty został osadzony w więzieniu, gdzie bito go, zamykano go w zimnej celi, torturowano i znęcano się nad nim psychicznie. Schudł o ponad 10 kilo i kiedy odwiedziła go rodzina, z niemocy się po prostu popłakał, gdyż tak ten ustrój był opresyjny. W 1939 roku, troszeczkę to skrócę, pan Korfanty wrócił do Polski, gdyż wcześniej musiał uciekać na Czechosłowację po procesie brzeskim wraz na przykład z panem Wincentem Witosem. Kiedy pan Korfanty wrócił zresztą z powodu śmierci praktycznie już umierającego syna, dzień po jego przyjeździe aresztowano go i wsadzono go do więzienia na tak zwany pawiat. Tam też bito go, znęcano się nad nim. Ponoć, jak podaje autor jednej z książek, mówił, jeden z członków, nie wiem czy to była służba więzienna, czy to był jakiś policjant, miał zaprowadzić pana Korfantego do toalety, miał go brutalnie pobić i miał wykrzyczeć mu prosto w twarz, że nie ty będziesz rządził, a Piłsudski. I pan Korfanty w 1939 roku zmarł, najprawdopodobniej wymazano jego celę farbą z arszenikiem. Został najprawdopodobniej otruty, gdyż sanacyjna mafia przestępcza nie chciała przeprowadzić ekshumacji jego zwłok i robiła wszystko, by o panu Korfantym zapomnieć. Także niech państwo nie zapominają, że druga RP to nie był kraj mlekiem i miodem płynący, a w szczególności po 1926 roku był to kraj po prostu totalitarny. Dziękuję bardzo. Brawo młody! Brawo dla tego młodego człowieka! Podziwiam cię i pamiętam, że mieliśmy okazję się poznać osobiście. W tamtym roku również się wypowiadałeś. Jesteś młodym człowiekiem, a masz już taką wiedzę. Brawa tutaj dla kolegi, wielkie brawa! Proszę oczywiście. Ogólnie to, co powiedziałem, jest dostępne na YouTubie, na moim kanale. Wystarczy sobie wpisać, jest taki film dokumentalny. Druga Rzeczpospolita w szponach masonerii. Zachęcam państwa, aby państwo się tym po prostu zainteresowali, bo to nie jest tak, że to jest historia. To się dzieje po dziś dzień. Ten ustrój, który mamy dzisiaj, ten pseudodemokratyczny, tak naprawdę totalitarny, trwa do dziś. Ludzie giną do dnia dzisiejszego. Ile osób jest wpisanych w rejestr osób poszukiwanych, to znaczy zaginionych, przepraszam. Ile osób jest w taki rejestr wpisanych? I 30 lat i nie potrafię takich ludzi znaleźć. Dlaczego? Tutaj akurat zadam pytanie retoryczne, gdyż mogłoby być to po prostu zbyt mocne, co bym powiedział. Tak. I tak jak jeszcze raz się powtórzę, polecam wpisać, jest taki kanał na YouTubie Stop Bezprawiu i na tym kanale jest po prostu film, który ja osobiście zrobiłem. Druga Rzeczpospolita w szponach masonerii. Jest to film dokumentalny, trwałem ponad 40 minut, ale według mnie warto, gdyż pracowałem praktycznie ponad 100 godzin nad tym filmem, aby był on jak najbardziej przejrzysty i jak najbardziej wiarygodny. Dziękuję raz jeszcze. Kochani, dobrze. Jako następny będzie przemawiał tutaj ten elegancki człowiek we fraku pod pseudonimem Martwy Obywatel, prowadzący konto pod nazwą Martwy Obywatel. Ja bym chciała jeszcze tylko kilka słów dodać. A propos masonerii, tutaj padło trochę słów niechlubnych a propos masonerii. Tak kochani, jest to organizacja destrukcyjna, masoneria nie jest niczym dobrym i tak dalej. Aczkolwiek powiem wam państwu, tak, mojego nazwiska nigdzie oficjalnie nie ma wśród struktur masońskich i tak dalej. Ale ja otarłam się w wieku, jak miałam 21 lat, otarłam się o struktury masońskie, otarłam się o masonerię. Spotkałam ludzi, którzy zbałamucili mnie do pewnych, do uczestnictwa w pewnych konferencjach, tak zwanych konferencjach. I powiem wam, kochani, tak, spotkałam tam kilku wspaniałych ludzi, których stamtąd udało mi się wyrwać. Bo ja się zorientowałam, mimo że byłam bardzo młoda, zorientowałam się, że to jest organizacja, w której oszukuje się do czwartego stopnia, oszukuje się ludzi, że jest to organizacja prochrześcijańska, a jest to nieprawda.
podczas takiego spotkania. To się nazywa, że to jest takie jakby koło ludzi intelektualnie rozwiniętych, chcących poznać prawdę tak zwaną. Tak samo Świadkowie Jehowy na tym bazują. Bazują na ludzkiej próżności, bazują na kompleksach, na niedowartościowaniu i tak dalej. Swego czasu, wiadomo, ja jak to każda młoda osoba, też miałam jakieś tam swoje kompleksy, niezadowolenie z siebie, jakieś tam konflikty, czy z rodzicami, czy to, czy tamto. I trafiłam w takie struktury. Jak się przychodzi na spotkanie, tak jak mówię, do czwartego stopnia, wmawia się ten tak zwany prowadzący, czy tam wielki mistrz, wmawia ludziom, że jest to organizacja prochrześcijańska, tam nawet otwarta Biblia jest. Ale no niestety, ileś poziomów wyżej, są dowody, są na to niezbite dowody, że bywało tak, że dzieci ginęły, dzieci bywały odnalezione na terenie tak zwanej, nie wiem jak to nazwać, na terenie zgromadzenia, loży masońskiej, zwłoki, dzieci i tak dalej, słynny klub 33, to oczywiście już jest wyższa, jakby powiedzieć, wyższa forma masonerii prowadzona przez, nie wiem czy prowadzona, ale na pewno udostępniana przez Walta Disneya i tak dalej. Tak słynne nazwiska. Ja się wychowałam na bajkach Disneya, prawda? Moje dzieciństwo to są lata 90., początek lat 90. Och, byłam taka zafascynowana takimi pięknymi ilustracjami, takimi pięknymi. A tam wszędzie był ten przekaz podprogowy, prawda? Więc, kochani, strońmy od takich środowisk, bo tak jak mówię, do czwartego stopnia ludzie są oszukiwani. Są oszukiwani i naprawdę wśród tych masonów do czwartego stopnia można spotkać porządnych ludzi, naprawdę uczciwych ludzi, którzy po prostu zostali oszukani. Natomiast podobno, nie wiem, bo nie zaznałam tego, coraz wyżej okazuje się, że jest to organizacja stricte satanistyczna i okultystyczna. Strońmy, uchroń nas Boże, święty Michale Archaniele. Dziękuję. 300. Witam cię. Panie doktorze, dzień dobry, witajcie. Zacznę od tego drobnego wątku, który został tutaj przed chwilą poruszony, mianowicie Świadkowie Jehowy. Powiedzcie mi proszę, dlaczego Świadkowie Jehowy są zniechęcani do kształcenia się, do podnoszenia swojej poziomu edukacji powyżej szkoły średniej? Czy ktoś z Państwa może wie, dlaczego tak się dzieje? Chodzi o to, że uczelnia to miejsce spotkań. Każdy uniwersytet, każda szkoła to miejsce wymiany informacji, to miejsce szlifowania relacji, budowania relacji międzyludzkich. I dlatego również mamy słynne szkolnictwo online, uczenie dzieci w pojedynkę, w zamkniętym pokoju, przy laptopie. Takie dzieciątko, taki młodzian wyrośnie na człowieka aspołecznego. Nie będzie umiał nawiązywać jakichkolwiek relacji, budować jakichkolwiek grup społecznych. Będzie sam. Nie będzie potrafił zgłosić weta. Nie będzie umiał walczyć o swoje prawa. Tak więc, dlatego mamy szkolnictwo online,
i dlatego Świadkowie Jehowy robią właśnie taki numer. Następna sprawa, chciałem wszystkich tutaj zgromadzonych zapytać. Chcecie zmian? Jest nam źle, pod każdym względem, nie tylko finansowo. Pytanie jest takie, na kiedy chcecie zmian, Polacy? Kiedy chcielibyście tych zmian? Powiedzcie głośno. Natychmiast. Tak, a mam pytanie, na co jeszcze czekamy? Co się ma jeszcze wydarzyć, żebyśmy tych zmian dokonali? Co musi się jeszcze wydarzyć? Co, musimy umierać z głodu? Bo chyba na to czekamy. A wtedy nie będzie już siły do jakichkolwiek przemian. Kiedy będziemy głodni, umierający, odizolowani, zaczipowani, z podanym eliksirem, czwartą, piątą, szóstą dawką. Proszę Państwa, a propos kija na polscelski ryj. Syntezator mowy mówi, że jesienią może wrócić koronawirus, pandemia. Powinien za to dostać od razu w pierdol. Na chwileczkę, jako organizator proszę tutaj o dwa kroki do tyłu. Chcemy pójść 20 kroków do przodu, a więc pewnych kroków nie podejmujemy. Proszę o autocenzurę. Dziękuję. Także powinien po prostu zostać od razu ukarany, rozliczony za to, co nam planuje zgotować. Następna sprawa, jaką chciałem poruszyć, to 3 lipca tego roku, Wigilia Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych, Warszawa, ambasada, tutaj niedaleko, będzie manifestacja. Kto będzie na tej manifestacji? Powinna być cała Polska, reprezentanci całej Polski, powinno być nas bardzo dużo, ponieważ mamy dosyć pomocy amerykańskiej, mamy dosyć zamordyzmu, dosyć kontrolowania naszych działań, dosyć wspierania poprzez blokowanie, dosyć straszenia nas, dosyć strzelania, nie daj Boże, w przyszłości do Polaków. Także bądźmy 3 lipca tutaj w Warszawie pod ambasadą amerykańską. Cóż jeszcze chciałem powiedzieć? Jeśli chodzi o zmiany, trzeba znaleźć właściwych polityków, ludzi, którzy będą rządzili dla nas, a nie rządzili nami. Ludzi, którzy będą wiedzieli, że zostaną rozliczeni za błędy, za zdradę, za przewinienia. Ludzi, którzy będą wiedzieli, że są wynagradzani za właściwe kroki, właściwe ruchy dla naszego kraju, dla naszego społeczeństwa. Także bądźmy razem, jednoczmy się, Dmowczycy. Ja tutaj mam trumienkę, też mam skarbonkę, później o tej skarbonce powiem przed 18. Także dziękuję serdecznie za głos. Przed 18 jeszcze będę prosił o możliwość powrotu. Dziękuję. Szanowni Państwo, jesteśmy na placu na Rozdrożu. Przypomnę, że przygotowujemy się do Marszu Moski na Zamek. Proszę, zgłoszą się do mnie osoby, które tutaj zostaną pilnować. Osoby, które zostaną, aby pilnować pozostawionego tutaj sprzętu. Przypomnę, że jutro rusza budowa krzyża. Od godziny 8 rano dalej tutaj pracujemy. I do 8 rano zostaje tutaj ekipa i osoby z tej ekipy, pan Jarek Dobrzyński. Bardzo proszę, żeby się zgłosił. Także czekam. Też proszę o osoby, które są w ekipie porządkowo sprzątającej, dr Czarniacki i pan Ścisłowski. I jeszcze chyba ze 3 osoby tutaj były. Proszę o zabranie głosu kolegę Bartłomieja Kurzeję. Tutaj proszę tutaj się ustawić, Bartłomieju. Nie chcesz teraz, tak? Dobrze. Chciałem powiedzieć słówko tego. Teraz mówi do nas Mirosław Rostak. Słuchajcie, z informacji takich mamy tutaj kolegę, który ma miernik, mikrofal. Jesteśmy w tym momencie grillowani przez służby.
Mamy ponad 20 tysięcy jednostek, powinno być mikrowatów, powinno być 0,200 mikrowata, to jest normalne. Mamy ponad 20 tysięcy mikrowatów, także te skurwole nas grillują tutaj. Mirek, bardzo proszę, z szacunkiem do wszystkich służb. Bardzo dobrze, zrób protokół, natomiast bardzo proszę bez wulgaryzmu, z racji, że podnosimy poziom, nie robimy pewnych kroków. Żeby pójść daleko do przodu, od pewnych rzeczy trzeba się powstrzymywać. Proszę pozwól, że będę się powstrzymywał. Pan Eugeniusz Maciejewski ze Stowarzyszenia Piast, Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata. Bardzo proszę, pan Eugeniusz Maciejewski. Państwa bardzo serdecznie. Eugeniuszu, proszę przesunąć suwak do góry. Bardzo halo, proszę. Halo, halo. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Cześć i chwała Romanowi Dmowskiemu, 103. rocznicę Traktatu Wersalskiego. Również cześć i chwała wszystkim poległym, walczącym za wolną, suwerenną ojczyznę Polskę. Roman Dmowski to piękny wzór patriotyzmu i nacjonalizmu polskiego do naśladowania przez obecnych i przyszłe pokolenia Polaków. Ojczyzno nasza, umiłowana Polsko, jak długo jeszcze będą ginąć twoi synowie za sprawiedliwość, za prawdziwie wolną i suwerenną ojczyznę. Ojczyzno nasza matko, jak długo jeszcze będziemy protestować o nasze prawa i wolności. Boli serce nas wszystkich, że nadal ojczyzna nasza jest zniszczona. Powrót Targowicy, jesteśmy poniżani jako społeczeństwo. Nowe zagrożenia, NWO, WHO, zamach na dobra ziemskie Polaków, wojna u progu. Boli serce, a mnie bardzo mocno, gdy słyszę, że Polacy nie potrafią się rządzić. To niepotrzebnie powielane kłamstwo. Drodzy patrioci i cała Polsko, jestem tu dziś przy pomniku Romana Dmowskiego, by głośno powiedzieć, żeby poszło echo w świat, że Polacy, a historycznie mówiąc Piastowie, potrafią rządzić. Dowodem tego jest między innymi Roman Dmowski, przy pomniku, którym jesteśmy zgromadzeni, oddając hołd. To właśnie Roman Dmowski dał Polakom wspaniały dowód patriotyzmu i ogromnej troski o Polskę. To dowód i tysiące innych, że Polak potrafi. Tylko takich patriotów brak dziś u sterów władzy. Czy wiecie Państwo, że po okrągłym stole w Sejmie było tylko 8 posłów rdzennych Polaków, a pozostali to obywatele Polski innego pochodzenia. To oni doprowadzili naszą ojczyznę do obecnego stanu. To niepojęte, że garstka opętanych zniszczyła cel 10-milionowej Solidarności. Dziś jest kolejny historyczny moment w dziejach Polski, by zjednoczyć wszystkie pozytywne siły społeczne i iść wspólnie do wyborów. Zapewne tego żąda od nas Roman Dmowski i tysiące pozostałych bohaterów. Rozproszeni nic nie osiągniemy. Zjednoczeni możemy zrobić wszystko. Na szczęście tworzą się ruchy zjednoczeniowe i proponujemy wszystkim pozytywnym grupom końcowe zjednoczenie się pod skrzydłem Piastów, co zapewni nam współrządzenie krajem. Oddając cześć Romanowi Dmowskiemu, pokazujemy rodakom w kraju i za granicą, że Piastowie byli, są i będą. Żeby młodzi poczuli się dumnie, gdyż jesteśmy królewskim szczepem piastowym, co podkreśla patriotyczna pieśń śpiewana i która jest hymnem Piast i Menis. Nie lękajcie się, już dziś zależy od polskiej młodzieży następne 1000 lat. To słowa świętego Jana Pawła II, który jest patronem Piastu.
Nasi bohaterowie, walcząc za wolną, suwerenną Polskę, nieśli na sztandarach hasło Bóg, honor, ojczyzna. A dziś to hasło jest mottem Piast i Menisz. Powiem tylko jeszcze jedno, a zwłaszcza do młodych. Bądźcie jak orły szybujące nad graniami i strzeżcie swojej ojczyzny. Co, o co apelował wasz patriota, duchowny, błogosławiony kardynał Wyszyński, z mądrości których czerpią Piastowie. Kochani, tak się składa, że nazwę organizacji Piastów można porównać właśnie do orła o dwóch zdrowych skrzydłach, gdzie jedno to Piast, to nasza historia i kultura, a drugie skrzydło to jedność, współczesność, postęp i przyszłość. Więc to właściwa droga ku przyszłości. Na zakończenie chcę mocno podkreślić, że Piastowie idą duchem Romana Dmowskiego i wszystkich bohaterów Polski walczących o wolną, suwerenną Polskę. Proponując Polakom, Europejczykom i światu nową jakość w życiu społeczno-politycznym. To jest drogę prawdy, uczciwości i normalności. Drogę wolności, suwerenności i pokoju, czyli cywilizację miłości. Cywilizację miłości płynącą z czystego serca, dobrego sumienia i czystej wiary. Inaczej mówiąc, cywilizację przyjaźni, gdzie nigdy człowiek przeciwko człowiekowi, lecz zawsze człowiek z człowiekiem. Cześć i chwała Romanowi Polskiemu i wszystkim bohaterom walczącym o wolną, suwerenną Polskę. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Dziękuję bardzo za uwagę. Pan Eugeniusz Maciejewski, Piast, jedność myśli Europy i świata, jest dzisiaj z nami. Ten dzielny człowiek jest godny uwagi, był rok temu, pamiętamy go, także czołem bohaterowi, czołem żółtej. Pan jest z nami, zapraszamy serdecznie, chwileczkę i jeszcze będzie tu, okej. Ładuję. I proszę bardzo, jesteśmy razem, momencik. Jest dzisiaj z nami pan doktor Wojciechowski. Bardzo proszę o zabranie głosu. Podajcie mikrofon. Weź ten mikrofon, co jest na pomniku Dmowskiego. Symboliczny moment. Głos od Romana Dmowskiego przejmuje doktor Wojciechowski z Bydgoszczy. Kamraci Bydgoszcz, brawo ten pan! Dzień dobry wszystkim. Czołem. Wiecie, żeby tutaj dotrzeć, z centrum Warszawy przebijałem się przez chyba 20 tysięcy
kolorowych, tęczowych, wspaniałych Europejczyków, którzy manifestowali swoją przynależność do grupy LGBTQRZGSI i co tam jeszcze sobie dodacie. Wstrząsająca jest różnica poziomu finansowania imprez. Wiem, że na tą imprezę przyjechali kamraci za własne, że z własnych, tak żeby im nie ubyło, dali organizatorom tyle, ile mogli na organizację Marszu Patriotycznego, a tam, szanowni kamraci, forsa leje się strumieniami. Tam są samochody z trybunami, tam są orkiestry dęte, tam są setki aparatczyków ewidentnie opłacanych, nawet może i z budżetu Warszawy, ponieważ prezydent Warszawy, z tego co słyszałem, został wybrany na kandydata na prezydenta Polski głównie dlatego, że bardzo Polaka przypomina. I taka była geneza jego namaszczenia przez grupę Bilderberg przed sfałszowanymi wyborami w Polsce. I tenże człowiek lansuje obecnie marsz zwolenników, nawet i z tego co ostatnio się dowiedziałem, wyznawców kościoła szatana, którzy również idą w tym marszu razem z sympatykami LGBTQIRZ. Mam nadzieję, że nasz duch patriotyczny, nie bacząc na niedostatki finansowe, zatriumfuje w dniu dzisiejszym i zarówno liczebnie, jak i jakościowo pokonamy Europejczyków idących dwie ulice od nas. Wszystkiego dobrego, czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce, mówił do nas pan doktor Wojciechowski, który jest filarem kamratów bydgoskich, ten dzielny mężczyzna, ta dzielna, wspaniała postać przypominająca anioła, ten, który dzisiaj właśnie dotyka pomnika Dmowskiego, który w sposób symboliczny przejął pałeczkę po Romanie Dmowskim, na moment oczywiście, bo teraz pałeczkę przejął ja. No w każdym razie na moment widzieliście, że mikrofon leżał na cokole pomnika Dmowskiego i kolega dotknął się tego cokoła, także to jest, proszę Państwa, to jest ten namaszczony kandydat na prezydenta Bydgoszczy, proszę o tym pamiętać, nie miejcie wątpliwości, co macie robić za rok wybory, także tutaj słuchajcie, to nie jest kampania wyborcza, to jest proroctwo, proszę Państwa, on będzie kandydatem na prezydenta Bydgoszczy. Doktor Wojciechowski teraz idzie się przywitać, proszę o aplauz, przywitać się wszyscy, każdy chce dotknąć się frędzla u jego szaty, każdy chce oberwać mu pagon, każda dziewczyna chce oberwać mu rzepa, także to jest, proszę Państwa, ten aplauz, to się dzisiaj dzieje. Szukam Szymona, a Szymon tu stoi? Ale Fijał. Fijała Szymona. Szymon Fijał, proszony, żeby się pierwszy dotknął do frędzla szaty tego dzielnego doktora Wojciechowskiego.
Ptak